Z tej strony Kidla, przed nami kolejny odcinek z Bitrip Runnera w ramach szerzenia nienawiści. Słuchajcie, pod poprzednim odcinkiem było... Może sobie zerknę. Było... Ogólnie jesteście źli, niedobrzy, bo jest ponad 327 łapek w tym momencie. Nie mam wyjścia, muszę to nagrać. Tak bardzo was nienawidzę. Pamiętajcie, że jesteście źli, niedobrzy i każda moja śmierć jest spowodowana tym, że wy mi każecie w to grać. Dodatkowo ktoś sobie wymyślił trolling. Stwierdził, żebym spróbowała przejść level na hardzie. Dlatego spoko. Czy robię to tylko dla beki i wątpię, żebym skończyła ten level? Natomiast szczerze, sama jakiś czas temu chciałam sprawdzić, jak to wygląda. Przecież to jest przepierdolone. Jezus. Ja tak wiem, wartki komentarz już od samego początku. Okej. Tyle mego szczęścia, że... Fuck! Ale dobra, nie, słuchajcie! Dobra, okej. Spróbujemy. Jezu! Powiem wam, że jest intensywnie. Ale jak to przejdę, to po prostu jestem koksem. Okej. Przeszłam level na hardzie, biacz! Dobre! Było ciężko. Wróćmy sobie może na Just Ride to. Bo tam jest przejście inne. Ale no, powiem wam, że... Nie będę ukrywać, że sama się zdziwiłam. Co tam było? Tam coś było na górze, czy mi się wydaje? Kina level na hard, kurwa, w Bitrip Runner. Dobra, walić plusa. W pomiocie szatana, w sensie w wersji pomiotów szatana. Zen, kurwa. Kosmos, kurwa. Dobra. Przelećmy to, już wiemy, że tutaj nic ciekawego nas nie czeka.
Dobra. Wyskoczyłam tam po... Już moja radość z przejścia na hardy minęła. Jak widzicie, na hardy w ogóle poszło mi lepiej niż mi idzie na średnim, no ale to... Smętne pigułki gwałtów w tle, po prostu mega optymistyczne, nastawiające. Fuck! Jak to tam zrobić? Wiem, że tam będzie ciekawie. Podejrzewam. Mogę to sobie zrobić na poziomie easy peasy. No skur... Nic nie mówię. Ale ja wam gwarantuję, że jeżeli chcecie kolejny odcinek z BitTrip Runnera, to tych łapek się musi zebrać po prostu. Tak, ja mam się wkurzać, to muszę wiedzieć, że wy naprawdę tego chcecie. No ale kurwa, na górę dołem, czy to miałam kurwa? Zen kurwa. Boże, nie pamiętam, jaka gra by mnie tak wkurzała, jak ta. Co nie zmienia faktu, że naprawdę przyjemnie mi się to nagrywa. Kurwa. Dobra. No chyba górą. No ale jak? Przecież to jest nie do zrobienia. Górą ich nie przeskoczę. Że mam tam ostro w dół pojechać, czy że jak? Powiem wam szczerze, że naprawdę no nie wiem co mam tam co... Aha, nie, czyli musi być z góry. Dziwne to. Naprawdę to dziwne. Dodatkowo mam prawie wrażenie, że ta gra na hardzie była prostsza. Tutaj w górę, tutaj dół. Góra, przeskok. Ja pierdolę! Mamy alternatywne, to włazimy w alternatywne. W ogóle tam się trzeba będzie cofnąć, bo już nam się odblokowała. Będzie mieć gwizdka! Jeszcze to oczywiście trzeba skończyć, ale... za dużo rzeczy na raz! Thank you.
Nie, no jest w porządku. Bardzo lubię tą grę. Naprawdę, kurwa, bardzo lubię. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo. Jak to, kurwa, zrobić? No. Nie, wiecie co? Zrobimy to troszeczkę inaczej. Tak to zrobimy. Jeśli tak będę wkurzać i tak, a przynajmniej się będę... Pousuwało mi przeciwników. Powiem, że jest zajebista różnica w poziomie trudności. Na tym levelu. Nawet nie wiedziałam, że będzie aż tak bardzo zajebista. Aha, to był... Nie widziałam go. Patataju, patataju, on tak fajnie biegnie z tą tarczą. Dobra, cyk. Tu jest. Bardzo ciężko było zauważyć na takim speedzie, wiecie? Dobra. Głód żabki, no. Głód, kurwa, żab. Aha, to tam trzeba... No przecież on by tam spadł bez przeskoczenia! Oszukują mnie. Jezu, jakbym tutaj źle wskoczyła, to mi się chyba zastrzeliło, nie? To było do przewidzenia. Ale dobra, mamy pana Gwizdka Pistkę, zaraz sobie go weźmiemy. Pitazo, pitazo, piciazo. Idziemy sobie na górę do tego levela, ale zmienimy sobie postać. Polecimy sobie panem Gwizdkiem. Jak widzicie, różne są jego skórki oczywiście. To jest fajna, bo jest taka ciekawa, ale pójdę sobie tym. Jak ktoś nie kojarzy, totalne nawiązanie do Czarnoksiężnika z Krainy Oz i do tego. Do tego blaszanego, który nie miał serca. Dlatego też się nazywa Heart Transplant. Tego się nazywał. To nie był strach na wróble, to był ten. Co to było? Jak on śmiesznie biega? Albo sorry, chciałam sobie potańczyć. Ale się fajnie cofa. Naprawdę nie zauważam tej kulki, wiem, jestem ślepo. Bo te kule ognia wyglądają jak to złoto. Ja w ogóle powiem wam tak szczerze, że... Aż ciężko mi uwierzyć samej, że tak daleko w tej grze za... Aha, tam jest skrzynka, czy się trzeba cofnąć. Że tak daleko w tej grze zaszłam, bo... No nie spodziewałam się tego, w ogóle nie spodziewałam się, że... moje wielkie lamienie... będzie wam się do tego stopnia podobać. Te wszystkie moje w kurwę i tak dalej. Rozumiem, że tam się było, trzeba w sensie, żeby sobie zebrać plusika. Zajew. Aha. Ale skrzynkę już mam odblokowaną. On ma ze sobą tą taką linkę i wygląda jak... ta. Wesołe miasteczko, takie samochodziki śmieszne. Które się tam łączą, żeby prąd był, nie? Okej.
come on! To jest jakiś save point! Okej. Okay. Nie chcę zebrać wszystkie plusy, żeby zobaczyć, jaki on ma ten dymek, nie? Come on, dobra. A idźmy tu sobie górą. To miał być poziom easy peasy, a ma takie momenty, że... Przecież już skrzynkę odblokowałam, Kina, po co tędy idziesz? No, to masz nauczkę. No, fajny ten gwizdek, podoba mi się. Jezu, już myślałam, że w te wpierdziele. Barierka tam była. No. No dymek ma... Nie urywający dupy, ale i tak lepszy niż smrotek ogórka. Dobra. Zobaczymy, co sobie odblokowaliśmy. Taki strój, no, tej kojaki. I do kogo? Czemu, że mis ze skrzynka mis? Nie, teoretycznie ją zaliczyło, nie zaliczając mi jej. Ej, nie zaliczyło mi tej skrzynki. A jest jeszcze zebrana. Dobra. Zaliczyło mi tą skrzynkę, tylko czegoś nie zauważyłam. Nie wiem, napiszcie mi, wy pewnie zwróciliście na to uwagę. No teoretycznie zazwyczaj było tak, że jak się zebrało i gdzieś tam się umarło, to i tak to, co się zebrało, się miało. Teraz nie wiem, czy nie zauważyłam, że któregoś z którym nie miałam, czy coś się zmieniło. Bo jak się zmieniło, to... Kurwa, to lipa, bo... Aha, przecież klucza i tak jeszcze nie możemy mieć. Jezu, nie zebrałam plusika i przeszłam dalej. No dobra, trudno. Jak on śmiesznie się tam popierdziela, jak normalnie na deskorolce jechał. Jezus. To było totalnie na krawędzi, totalnie kolejny plusik odpuszczony. Brawo, Kina. Na chillauciku. Dlatego oczywiście zwiększymy sobie poziom trudności. I lecimy z kolejną planszą. Nie, nie trudniejszą, Kina, nie! Jak ja nienawidzę tej gry, OMG. Po prostu totalnie jej nienawidzę. Tak wiem, w każdym odcinku mówię, że jej nienawidzę, jednak gram w nią dalej, wiem. Jest naprawdę fajna i to mnie w niej wkurza. Bardzo możliwe, że przez to wkurza mnie ta gra właśnie jeszcze bardziej, że... Że człowiek jej nienawidzi, on jest na... No kurwa, na tyle fajna, że chce grać w nią dalej. Ale nie wiem, czy chce grać w nią dalej, ta plansza jest pojebana. Nie, nie będę się wkurzać, nie będę się wkurzać, nie będę się wkurzać. Idziemy na poziomie dla retardów. To jest ostatnia plansza odcinka, nie będę jej przechodzić kurwa, przez 30 minut. I szczerze, nawet bym tego nie robiła, gdyby nie fakt, że tam był motyw, że był... Ja pierdolę. Że wiecie, że były te takie leżące i takie stojące były i no... Tak, ja też nie wiem, po jakiemu do was gadam.
W sensie, że były te robociki i później były te takie tekturowe te. I ja mam zawsze problem, żeby to rozwalić w trakcie robienia czegokolwiek innego. No przecież kurwa podskoczyłam. Więc nie mówię. Ja tego nie komentuję i wam też radzę tego nie komentować. Naprawdę. Dobrze wam radzę. Wygląda jakby Darry jak leci, tak wiecie, takie. Nie powinnam była tego robić. Mniejsza o to, to jest ten przepierdolony motyw. Naprawdę bardzo nie lubię tych drewnianych badziewi, strasznie. No tak, opuściłaś plusik. Brawo, Kina. Jesteś, kurwa, najlepsza. Jesteś przezajebistym zwycięzcą. Grałaś talon na twój balon. Jest ultra, ale lepiej nie będzie. Opuściłam plusika. Nie jestem ekstra, nie. Aby na dzisiaj upokorzenia było dość, dlatego też kończymy na dzisiaj. W następnym odcinku będziemy robić kolejne plansze i łapka w górę, jak Kina przeszła level na hardzie. Cóż, komentujcie, subskrybujcie, właśnie te łapcie w górę będą bardzo mile widziane pod tym filmem i pozdrawiam was, Kina, i trzymajcie się, cześć!